Andusia nie rozumie, dlaczego Maciej tak nienawidzi Jurija. Chce z nim o tym porozmawiać. Przez ciebie Juri stracił pracę. Jest, dobra, weź. Należało mu się. Nie, nic złego ci nie zrobił. A ty skąd o tym wszystkim wiesz? Od Jurija. Maciek naskarżył ojcu i teraz przez Maćka Juri nie ma pracy. Maciek, przegiąłeś. Jezu, ludzie, zejdźcie ze mnie, proszę was. Co tam, ukraiński Lelusiu, poskarżyłeś się? No, daj mi spokój. Po cholerę wjeżdżasz na mnie i na mojego ojca, co? Bo niesprawiedliwie wyrzucił mnie z pracy przez ciebie. Niesprawiedliwie wyrzucił cię z pracy? Ośmieszyłeś mnie przy wszystkich wczoraj. Nie ośmieszałem cię, tak? Oczywiście, że mnie ośmieszyłeś, a zapamiętaj sobie, że mnie nigdy się nie ośmiesza, rozumiesz? Jak ktoś napada, to musiałem się jakoś bronić. No tak? Tak? Mówisz? To broń się, dawaj! Broń się, już! Broń się, no! Zostaw go! Zostaw go! Wiesz co? Zawsze wiedziałem, że Ukraińcy są głupi, leniwi, kradną i oszukują. Teraz wiem, że są jeszcze bandytami. Jesteś żałosny. Ty naiwna. Niezły cyk, nie? Chodź na chwilę. Co jest? No mam pomysł, jak zarobimy parę złotych. No to gadaj. Ukradniemy telefon Maćkowi, ma taki zarąbisty za kilka tysi, no i sprzedamy komuś w szkole. No spoko, ale jak się dowie, że to my, to nas zabije. No i tu jest najlepsze, bo jak się ktoś dowie, to powiem, że to Juri. Trochę głupio to wkręcać Ukraińca, w sumie nic nam nie zrobił. A Maciek co ci zrobił? Jakoś nie masz problemu, żeby go okraść. No w sumie, jak zwalimy winę na Jurija, to Maciek na bank w to uwierzy. No dokładnie, dlatego możemy na luzie ukraść ten telefon i tak nie będzie na nas. Wchodzisz w to? No spoko. No. Ja do Jurija nic nie mam. Jest mi obojętne, skąd on pochodzi. No ale Maciek go nienawidzi. Moglibyśmy ukraść mu dosłownie wszystko, wmówić, że to Juri, a on i tak by w to uwierzył. Ale wystarczy nam jego komórka, nie jesteśmy aż tacy pazerni.